Piątek, 27 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z Księgi Joela wzywa do pokuty. Księga Joela opowiada ogólnie o nieszczęściu, jakie spadło na naród. Czy to trzeba je rozumieć w sensie dosłownym, jako atak szarańczy, klęskę żywiołową, czy jako atak wojsk nieprzyjacielskich porównanych do szarańczy, to już do końca nie wiemy. Ale jedno jest pewne, że jest źle, że jest nieszczęście, że jest dzień po prostu straszny. Jak mają ludzie zareagować? Pan Bóg wzywa kapłanów. Przepaszcie się i płaczcie, kapłani. Podnieście lament słudzy ołtarza. Wejdźcie i nocujcie w worach słudzy Boga mojego. Potem jeszcze mówi o tym, że nie tylko kapłani, ale cały naród ma pokutować. Ale jest coś w tym niesamowitego, że w chwili nieszczęścia, czy w chwili trwogi jest jakiś sposób na to. Sposobem jest pokuta, sposobem jest wyrzeczenie, sposobem jest post. My troszeczkę zapominamy o tym, co powiedział Jezus, że niektóre złe duchy można wyrzucić modlitwą i postem. Zapominamy o tym, że Chrystus odkupił świat na krzyż, umierając i bardzo cierpiąc. Nie dlatego, żeśmy szukali cierpienia, czy byli cierpiętnikami, ale kto wie, może właśnie to jest środek, nie myślenie tylko, nie zastanawianie się, nie modlenie się nawet, ale po prostu post, wyrzeczenie. Jeżeli człowiek potrafi z siebie coś dać, jeżeli człowiek potrafi siebie w jakimś sensie, może nie tyle upokorzyć, ale ofiarować swoje przyjemności, czy swoją wygodę, to co takie ludzkie, czy normalne, Panu Bogu i powiedzieć: Panie Boże, ja chcę Ci pokazać, że mi zależy na tym, ja chcę Ci pokazać, że to jest tak dla mnie ważne, że tak jak ludzie potrafili oddać życie za ojczyznę, tak ja potrafię oddać swoją wygodę, to jest może jakiś taki znak, który nas prowadzi do nawrócenia. Może za mało ascezy dzisiaj, może za mało pokuty, może za dużo wygody, a przecież to nie wygoda odkupiła świat, lecz krzyż. Psalm wydaje się dosyć taki dla nas trudny, w sensie takim, owszem, wzywamy Pana Boga do chwalenia, ale za chwilę mówi: rozgromiłeś pogan, wygubiłeś grzeszników, na wieki wymazałeś ich imię. Poganie wpadli do dołu, który sami kopali. No więc chwalcie Pana, narody, cieszyć się będziemy wszyscy. Ktoś by powiedział: przecież to jest takie bardzo nieludzkie, on się cieszy z tego, że Pan Bóg rozgromił pogan, że nieprzyjaciele wpadli do dołu, że wygubił grzeszników, że w ogóle kompletnie o nich się nie będzie mówić. Tylko proszę popatrzeć, jaka tu jest logika. No, jeżeli grzesznicy będą wygrywali, jeżeli poganie, ci, którzy nas atakują, będą mocniejsi od nas, jeśli ludzie, którzy są przeciwko Panu Bogu, będą nosili zwycięstwo, to może przyjść na nas pokusa myślenia, że Boga nie ma, albo że Pan Bóg nie działa, albo że warto być niedobrym, skoro niedobro popłaca. Tu jest bardziej zachwyt nad tym, że ja widzę, że to działa, że dobro przynosi owoce, zło nie przynosi owoców. I dziękuję Panu Bogu i chwalę Go za to, że On mi powiedział prawdę o życiu. Bo kiedy On mi powiedział o życiu: żyj to, czyni, a będziesz żył, a tego unikaj, żebyś nie umarł, to po prostu ja mu uwierzyłem i teraz chciałbym, żeby po prostu to, co powiedział Pan Bóg, się sprawdziło. Chciałbym, żeby taka była prawda, żeby były takie konsekwencje. I psalmista ma to szczęście już widzieć na własne oczy, że to jest prawda. Grzesznicy ostatecznie skończą źle, ci, którzy są wrogami, skończą źle. Dobro ostatecznie będzie tym, co zwycięży. Ewangelia opowiada o wyrzucaniu złych duchów przez Jezusa. Nie wszyscy to dobrze interpretują. Mówią, że Jezus wyrzuca złe duchy palcem złego ducha. Ale Jezus przy okazji tej całej dyskusji zwraca uwagę na pewien szczegół, że kiedy duch nieczysty opuszcza człowieka, bo jest wyrzucony przez kogoś mocniejszego, kiedy zostaje taki człowiek uzdrowiony, to wtedy duch wraca z siedmiokrotnie większą siłą. Mówi, bierze siedmiu innych złych duchów, złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I że stan człowieka tego jest gorszy niż był poprzedni. To jest bardzo ciekawa metafora, że jak człowiek chce się nawracać i odrzuca od siebie złego ducha i mówi: nie chcę tak grzeszyć, nie chcę z tym mieć wspólnego, to jest taki moment, kiedy jego serce jest puste, jego serce jest czyste. Ale jeśli w to serce nie zaprosi Jezusa, jeśli w tym sercu nie będzie Pan Bóg mieszkał, to może się okazać, że ta pierwsza próba jakby pracy nad sobą czy wyzwolenia, ona się kończy źle. To znaczy człowiek jeszcze stoczy się na dno bardziej. Jakby próba walki ze złem bez pomocy Boga, bez bliskości Boga skończy się tak, że naprawdę zostaniemy przez złego pobici jeszcze bardziej. To nie jest fatalistyczne przedstawienie, ani to nie jest straszenie ludzi.
To jest bardziej takie pokazanie czy powiedzenie: bądź blisko Pana Boga. On jest największą siłą i mocą. Pozwól Jezusowi, żeby wszedł do Twojego serca, a zobaczysz, że każdy zły duch i demon będzie się go bał, bo nikt nie jest tak mocny i tak święty, jak właśnie Jezus, który może i chce mieszkać w Twoim sercu. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.